imieniu Ewa. Troszkę głośniej dajcie. Miałam wykonane badanie w Centrum Onkologii w szpitalu, które wykazało, że mam guza. Nie popadłam w rozpacz, nie zgadzałam się z tym. Zwierzyłam się na grupie modlitewnej kobietom, swoim siostrą w Krotoszynie. Modliłyśmy się, ale nie było to jakoś takie dla mnie, żeby zgromadzić ludzi wokół mnie, żeby wyjść na środek do modlitwy w czasie nabożeństwa. Takie były zaproszenia. Jakoś tak bardzo starałam się zaufać Bogu i przekonać się, co Bóg w tej sprawie zrobi. Skoro tyle świadectw słyszałam o uzdrowieniach, pomyślałam sobie, że może to i mnie będzie dotyczyło. Zaczęłam się jakoś tak modlić sama, tam gdzie mieszkałam w tamtym czasie. Ogłaszałam uzdrowienie. Ogłaszałam, że ranami Jezusa jestem uzdrowiona. Nie zgadzałam się zupełnie z każdym dniem. No ale jeszcze nie wspomniałam, że ja dostałam skierowanie na zabieg wtedy, po tym otrzymanym wyniku z guzem. I miałam wyznaczony termin tego zabiegu w tym szpitalu, w którym to badanie było wykonane. I w międzyczasie, jak tak z dnia na dzień to mijało, no to ten termin tego zabiegu się przybliżył. Ja ten termin odwołałam, przesunęłam. Lekarz był bardzo zaskoczony, co ja wyprawiam. Mówi do mnie taki zawsze spokojny, serdeczny, cichy lekarz. Nagle na mnie krzyknął i mówi: pani sobie nie zdaje sprawy z tego, że to jest być może rak złośliwy. Ja tutaj pani napisałem na tym skierowaniu na zabieg słowo pilne. I tak no po prostu przesunęłam, no bo to moja wola była taka. Nie czułam się jeszcze na tyle przekonana o swoim uzdrowieniu przez Boga. Modliłam się dalej, aż pewnego dnia to przekonanie, ta wiara, że już jestem uzdrowiona, że nie mam tego guza, tak mi wstąpiło do serca mocno, że chociażby nie wiem, ile ludzi mi mówiło, że ja tego guza mam, to ja jednak byłam tak pewna, że Jezus mnie uzdrowił. I poszłam z tym przekonaniem do lekarza i mu mówię, że ja na ten zabieg się już nie decyduję, ponieważ wiem na pewno, że ja tego guza nie mam. A ponieważ miałam wynik, na którym było, że tego guza mam, to również postanowiłam sobie mieć wynik badania, na którym byłoby napisane, stwierdzone, że ja tego guza nie mam. I poprosiłam lekarza wtedy, aby dał mi skierowanie na rezonans magnetyczny. Że ja tego guza nie mam, ale chcę mieć to potwierdzone na piśmie. Więc lekarz się nie zgodził. Mówi, to jest w Centrum Onkologii w Kielcach. My tam nie mamy żadnych pomyłek. Ja tutaj od lat pracuję. Nie otrzymam tego skierowania na to badanie. Więc poszłam prywatnie do lekarza, do onkologa. Skierowanie na ten rezonans magnetyczny otrzymałam. Rezonans został wykonany. Otrzymałam wynik do ręki, ale zanim ten wynik jeszcze rozpakowałam z tej koperty, to już Bogu dziękowałam w kąciku w Centrum Onkologii za to uzdrowienie, którego jeszcze na piśmie nie obejrzałam. Popłakałam się. Wiecie co? I wyciągam ten wynik, a tam na tym wyniku pisze, że nie ma żadnych zmian ogniskowych. Że po prostu no, nie mam tego guza. Panie, bardzo dziękuję w zgromadzeniu Twoich świętych. Panie, za to, że Ty mnie uzdrowiłeś. Że ten cud miał miejsce w moim życiu, jeden z wielu. I aktualnie mam tak, wynik badania, na którym jest stwierdzony guz.
skierowanie do szpitala na zabieg, które nie zostało zrealizowane i wynik rezonans magnetyczny, w którym nie mam guza. I za to wszystko dziękuję Amen. Bardzo Bogu Amen. I Wam wszystkim, że wysłuchaliście. Amen. Amen. Dlaczego to jest bardzo ważne? Ja już mówię od pewnego czasu takie przekonanie, żeby te rzeczy słuchajcie, zbierać i wiecie, co z tym będziemy robić. Rzucimy to w twarz systemowi humanistycznemu światu całemu, temu systemowi, który mówi, że cudów nie ma. Rozumiecie? Będziemy to im rzucać, tak? Doprowadzimy do tego. Ja już o tym rozmawiałem z jednym moim przyjacielem, tak? Że będziemy w pismach naukowych pismach informować o takich rzeczach. Nic nie ma piękniejszego, kiedy ludzie, którzy mówią, że nie ma Boga, patrzą na taki dokument i oczy im wychodzą jak żabą. Nic piękniejszego, jak oglądać w ogóle takie poniżenie diabła. Kocham diabła poniżeć, to jest w ogóle moja pasja. I dlatego te rzeczy trzeba gromadzić, jeżeli, i teraz też Was zachęcam, jeżeli macie świadectwa o zdrowiu, to starajcie się mieć na to też jakiś dokument, bo to się przyda. Tobie się to na nic nie przyda. Ty się cieszysz, że jesteś zdrowy. Halleluja. Ale jeśli możesz zrobić taki dokument, to zrób. Rozumiesz? To zrób taki dokument właśnie. Jeżeli potrzeba, żeby zapłacić za badanie, tak? A nie masz pieniędzy, żeby zapłacić za badanie, wiesz, że jesteś uzdrowiony, tak? To jesteśmy w stanie to Ci w tym pomóc. Bo to trzeba mieć takie dokumenty, żebyśmy mogli, wiecie, jesteśmy ruchem przebudzeniowym, musimy zostawiać takie rzeczy. Niech sobie ten światek bezbożny patrzy na to i łka. Rozumiesz? I niech to będzie dla nich pretekst do tego, żeby szukać Boga.